Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Populus. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Populus trafia w dosyć ciekawą niszę jak na projekty blockchainowe, przynajmniej omawiane przeze mnie do tej pory na tym kanale. Projekt Populus chce umożliwić handel fakturami pomiędzy właścicielami tych faktur. Umożliwia również pewnego rodzaju factoring oparty na blockchainie. Tutaj dla osób niewiedzących, na czym polega factoring. Factoring polega między innymi na tym, że jeśli mamy fakturę, która nie została do tej pory opłacona przez kontrahenta, mamy firmę, która właśnie świadczy usługi factoringowe, ona tą fakturę od nas wykupuje za pewną cenę, płaci nam tą kwotę na konto. My fakturę już mamy, że tak powiem, z głowy opłaconą, a ta firma, że tak powiem, zajmuje się pobraniem środków od kontrahenta już wtedy swojego. Także zobaczymy, co tutaj w zakresie factoringu projekt Populus może nam ciekawego zaproponować. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, tutaj zakładka pod kod Progress niewiele nam pokazuje. Pamiętajmy, że tutaj ten projekt, a w zasadzie już produkt, ponieważ jest on w fazie działającego produktu, działa na blockchainie Ethereum, także jest to projekt bez własnego blockchaina, wykorzystuje platformę Ethereum do swoich operacji. Przeważnie w tego typu projektach nie za dużo jest do omawiania pod względem kodu i pod względem GitHuba. No tutaj w tym przypadku jest trochę inaczej, sytuacja jest trochę bardziej ciekawsza. Główna strona organizacji Populus World na GitHubie i tutaj głównym repozytorium jest właśnie Populus Smart Contract, czyli zbiór smart kontraktów odpowiadających za funkcjonalność tej platformy właśnie w oparciu o Ethereum. Te smart kontrakty jest to tak naprawdę cała logika funkcjonowania projektu. Co ciekawe, mamy tutaj oczywiście issues, co w przypadku właśnie tokenów ERC20, a w zasadzie projektów opartych o ERC20 funkcjonujących na Ethereum rzadko się zdarza. Mamy tutaj obecnie 6 otwartych issue, 34 zamknięte. Nawet one tutaj dobrze wyglądają. No, prawda, nie ma labelowania, nie ma też za bardzo dyskusji odnośnie tych tutaj issue, natomiast są pewne takie kroki konieczne do wykonania, aby te issue mogły zostać wdrożone, co tutaj widać właśnie na ekranie. Pull requesty mamy obecnie 104 zamknięte, na chwilę obecną tutaj widać, że zespół na żadnym pull requestie nie pracuje. Jeśli chodzi o zakładkę Projects, to też tutaj jest, ale widać, że to było tak chyba testowo tylko założone, ponieważ sam project nazywa się Issues, czyli chodzi o według mnie rozwiązanie wszystkich issue. No niestety one nie są tutaj przeniesione, są połączone z tym projektem, także to chyba była tylko taka próba wykorzystania tej funkcjonalności na GitHubie, ale nic za bardzo się z tym tutaj nie wiąże. Krótki opis, krótkie bardzo readme w Wikipedii tego projektu. W zakładce Security niestety nic nie znajdziemy. Nie doszukają się też tu jakiegoś programu związanego z bezpieczeństwem. Zakładka Insights, widok nawet sprzed ostatniego miesiąca, też nic nie pokazuje. No mamy tutaj działający produkt oparty jedynie o smart kontrakty, także tak naprawdę jeśli to zostało prawidłowo wcześniej skonfigurowane, to do tej pory, od tamtego momentu, nic tutaj w projekcie zespół programistyczny nie wykonał. To, co jeszcze można o tym projekcie tutaj pokazać, biorąc pod uwagę te aspekty analizy projektowej, gdyż właśnie o tym jest ten film. Dla tych, co nie wiedzą, nie jest to analiza fundamentalna, jest to analiza projektowa,
gdzie po prostu analizuję postęp prac projektu oraz aspekty technologiczne związanego z projektem. Także w tym zakresie jeszcze można ewentualnie spojrzeć sobie na Etherscana i poznać podstawowe właśnie wartości związane z dystrybucją tego tokenów, z transakcjami, jakie tutaj w jego zakresie się odbywają. Także jeśli chodzi o ten projekt z mojej strony, to już wszystko. Tutaj przed inwestycją w ten projekt, tak jak zresztą w każdy, należałoby naprawdę solidnie sobie poświęcić trochę czasu i wejść w analizę fundamentalną, zrobić tak zwany własny research. Pod względem technologicznym, projektowym, no nie za bardzo tutaj jest co oceniać. Ciężko też to oczywiście jakąś opinię na temat tego, co zostało zrobione, wyrazić. No zdecydowanie, tak jak powiedziałem, repozytorium GitHuba wyróżnia się w porównaniu do innych projektów opartych o token ERC20. A niemniej jednak zastanawiam się właśnie jeśli chodzi o konkurencję tego projektu, czyli o te firmy faktoringowe, bo domyślam się, że tutaj głównym powodem powstania tego projektu i w ogóle ulokowania go na blockchain jest właśnie plan, aby uniknąć tej trzeciej strony, czyli tej firmy, która tak naprawdę w procesie faktoringu wykupuje od nas fakturę, a następnie dochodzi już tych roszczeń we własnym zakresie. Tutaj po prostu mamy bezpośredni kontakt z osobami potencjalnie chcącymi wykupić te faktury. Oczywiście to też rodzi szereg pytań związanych z prawami takimi podatkowymi, prawnymi wewnątrz każdego kraju. Tutaj mamy handel fakturowy globalny. Należałoby również skonfrontować to z obecnie panującym prawem księgowym, podatkowym, tutaj w kontekście Polski, jak to się właśnie ma, ale to już jest temat do omówienia przede wszystkim z księgowym. A samo zastosowanie tokenu czy technologii blockchain tutaj też jest moim zdaniem trochę dyskusyjne. No, śledzenie pojedynczej faktury, ona nie przechodzi z rąk do rąk nie wiadomo ile razy, to jest jedna, może dwie transakcje, także tak naprawdę tutaj według mnie nie ma za bardzo co śledzić. No niemniej jednak token mamy, projekt został sfinansowany, funkcjonuje. Warto zwracać uwagę na jego adopcję, na liczbę klientów, liczbę użytkowników, zwłaszcza tych płacących. Także dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam również do śledzenia pozostałych kanałów Kryptonarodu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam. Cześć.